YouTubers, cześć, hey. Witajcie! Dzisiaj mamy dla was challenge, bo zatagowała nas Kretka kilka dni temu, więc postanowiliśmy oczywiście nagrać ten film. Dlaczego nie? My... Niczego się nie boimy. Niczego się nie boimy, więc nagrywamy dla was challenge, takie co się maluje twarz brokatem, facetowi brodę, a u dziewczyn to całą twarz. To się nazywa Glitter Challenge, inaczej brokatowy challenge można powiedzieć. Będziemy używać dużo brokatu, to przyszło z amerykańskiego YouTuba, robił to Joey Grasepa i dziś będziemy testować brokaty. Zobaczcie, jakie świecą. Mamy mnóstwo fajnych kolorów. I no, będziesz musiał się oddać w moje ręce. No, chyba ty bardziej w moje ręce. Więc ja zaczynam. Nie, ja zaczynam. Ty będziesz. No, bo to jest. Ja będę pierwszy. Tak, bo ty musisz ładnie wyglądać przez cały film. Okej. Okay. No dobra. Będziemy robić brokatową brodę. I pierwszy krok, jaki robimy, w ogóle to mam tutaj piękne brokaty, będziemy je gdzieś testować. Chcemy zrobić brodę Galaxy. I mamy tutaj zestaw, o który się pokusiliśmy wczoraj. Glitter Injections. Nie wiem, czy znacie. Nie wiem, czy wiecie, ile to kosztuje. I drugie, widać tu paleta Vice, ale nie wiem, jak będziemy ją. Ja te wszystkie kolory wykorzystam. Tak? Ja tak? Nie, ja chyba nie. Pierwsze, co będę przy tym robić, przy właśnie Galaxy brodzie, będę nakładać cień, żeby był taki jakby podkład. I robimy galaktykę, czyli podkład będzie niebieski. Ty w ogóle powinieneś nie mieć podglądu, żeby zobaczyć później. Nie, o to widać fajnie. I tylko tutaj zrobię dotąd. Tu ktoś będzie tak wyglądować. Tak. Dobra, i teraz wchodzimy już w fiolety i w róże, więc nakładam... Nakładam pędzle? Tak. Spokojnisz pędzle. To się będzie blendować, widzisz? No nie wiem, jak to się robi, ale okej. A ty jaki masz plan na mnie? A to zobaczysz. A na dół dam taki najbardziej jasny kolor, jasno-różowy. Trzy kolory? Tak. O. Wiecie, o co chodzi? A, super. Co teraz jeszcze? Wąsy. Ty mi śmiesznie wyglądał z włosami. Tu ci połączę, że masz połączone. A to jeszcze nie będzie koniec. Broda to nie będzie koniec, bo ja chcę tu zrobić jeszcze więcej. No, spójrz teraz, jak wyglądasz, jak ci się podoba? No tak krzywo trochę ty zrobiłeś, to powinien zrobić bardziej tak. Ale jest okej, myślę, dziewczyny. Już widzisz, po co były te cienie za tyle pieniędzy. Żebyśmy nagrywali ten challenge. Kciuki w górę za moje nocne zamawianie. I trochę też dodam fioletu. Tutaj. Robimy prawdziwą galaktykę. Blenduję to. No jak? Podoba się? No chyba troszkę więcej. Ja nie wiem, czy nie dodałabym ci zwykłego glittera. A w ogóle zobaczę, czy jak to się palcem nakłada, bo może palcem będzie lepiej. Palcem jest lepiej. Odkryłam Amerykę. Ja się nie kleję do pędzelka. No. A bo to się świeci, dlatego to no. Jak się czujesz w brodzie? O, czuję się staro. Dobra, spójrz to na mnie. Weź mnie nie strasz! Dostaniesz zaraz w łeb tym brokatem. Dzięki. Właśnie masz na ustach przez siebie. Przez swoje głupie pomysły. Zaraz będziesz znowu się odstraszyć. Weź. Teraz lepiej. Wygląda to bardzo galaktycznie. Już fajnie rozblendowuję teraz z tym srebrnym. Srebrny mam tutaj... Weź w tą stronę, żeby wszyscy widzieli. Srebrny tutaj łącza z tym fioletem i niebieskim. No w kamerze to wygląda... Naprawdę wygląda, jakbyś miał brodę, to wygląda strasznie. Nienawidzę facetów w brodach. Zapuszczam brodę od dziś. Nie. Jak się czujesz? Świetnie. Nie tylko, żebyś mi nie wpadł do oka. No właśnie uważaj. Właśnie chciałam wam powiedzieć, żebyście uważali, bo można sobie naprawdę zrobić krzywdę z oczami. Zamknij oczy może najlepiej, co? Jak wam wpadnie do oka taki brokat, można sobie uszkodzić wzrok. I były już na Instagramie takie zdjęcia, jak ktoś sobie zrobił krzywdę brokatem. Na pewno nie używajcie do tego tutaj przy oczach brokatu takiego niekosmetycznego. To musi być brokat kosmetyczny. Taki na przykład jak jest przy nie, bombkach czy przy ozdobach. Tylko brokat kosmetyczny jak coś. Nie musicie mieć oczywiście takiej palety. Widzisz? Jak fajnie. Jaki jesteś dziadek. Z tą siwą brodą. Ładnie wyglądasz. Poczekaj, jeszcze dodam trochę serca na początek. Wow, ale się tym dobrze. Musisz się ruszać, żeby pokazać, jak to się świeci. Jak się czujesz? Mega. Jestem świętym Mikołajem. Koniec świata. To tak, zostanę już. Więc ja dziś, kochani, zrobię Karolinie czarne usta, ombre. U góry będą ciemniejsze, na dole będą takie jaśniejsze, takie szarawe. Na pewno wam się spodoba. Dariusz, makeup artist. Wyglądasz jak makeup artist. Nie, Karolina nie ma czarnej pomadki. Zostawiłam w Holandii. Więc ja je troszkę tutaj kolorowuję, usta czarne, żeby było. O, jaka łatwica, wszystko można zrobić. Po co wam dziewczyny pędzelki? Wszystko można robić palcem. No. Teraz tutaj otworzymy i tutaj taką małą kreskę zrobimy dziewczynę.
ci faceci, taką lekko, tylko żeby dawało efekt, że to jest połączone. I tutaj trochę rozetrzemy. Super! Super, jesteśmy na dobrej drodze. Nałożę tu koloru takiego, żeby wyprawić. Tak, to będzie mój podkład pod kolor. Będzie dawało nam taką głębię koloru, moje kochani. Moi kochani, oczywiście tu zapomniałem, że jeszcze mam moją paletkę i wezmę tutaj kolor jeden czarny. Nałożę jednak... O! To był najlepszy pomysł ever. Nakładam brukat. Trzeba dziewczyny i chłopaki, uważajcie, żeby nie wyjechać. Tak? Niebiesko-czarne. Ja troszkę rozblenduję. Wow, jak to ładnie robisz! Oh my god, it's looking so amazing! Patrz jak fajnie. No, może tak zostawić, czy chcesz mi jeszcze brwi zrobić? Nie, ja ci jeszcze zrobię, jeszcze powieki. Jak widzicie, usta wyglądają pięknie. Co będziemy robić? Tak, będziemy robić ombre, tu będzie ciemniejsze, tu jaśniejsze i tu ciemniejsze. Dlaczego tak? Bo Niki tak robiła? Nie. Wcale nie, moi drodzy, wcale nie. Ja inspiruję się naturą. Nieprawda, wczoraj Niki tutorial oglądaliśmy. Ciemno było, dzisiaj jest ciemno, słonecznie było i to jest takie przejście, wiecie. Czuję ten brokat w buzi. Moi drodzy, więc zaczniemy od podkładu. Przesuń się. Kolorem tym. O, ten. Jak to trudno się pokazuje. Ten. Osypujemy delikatnie. Osypujemy. Nie wiem, jak to się mówi. Trochę do kącika, żeby rozjaśnić oko. Nie wiem, tak mówię jeszcze, nie wiem, czy to prawda, czy jakaś ściema, ale okej. Tak, to prawda. Dobra, proszę się spojrzeć na mnie teraz. W ogóle się o kolor nie osypuje. W ogóle. Super. Teraz tu troszkę ciemniejszego. I tu ciemniejsze. Okej, więc nakładamy ten kolor. Piękne. Małym palcem, bo najmniejszy, troszkę go rozcieramy, dziewczyny, chłopaki. I nakładamy na środek oka. It's look gorgeous. Okej. Dobra. Już naprawdę się na tym znasz? To wygląda jakbyś był taki... Bo moja żona jest... ma jak pół miliona na YouTubie i robi make-up, więc trudno, żeby mnie nie usłyszał. Teraz tu trochę jaśniejszego. To takie przyjemne, jak to zmaluję. Jak to pięknie wygląda. Super to wygląda, super. No. Życie pochwalić, teraz naprawdę. Trochę, zamknij. Zewnętrzny kącik. Wygląda jakbym miała jechać do Holandii z tym pomarańczowym. Okej, super to wygląda. Ale pięknie, naprawdę. Wiem, jak się na tym znam, mówiłem, że to wygląda. Ja cię znam na tych butach. To już koniec? Nie. A co chcesz jeszcze zrobić? Weźmiemy trochę różu. Tutaj rozświetlimy troszkę. Kochanie, cienie różowe. To to co, żeby było różowe ładnie. Super. A skąd ty wiesz, gdzie się róż nakłada? Karolina, już nie udawaj, że chłopacy nie wiedzą, gdzie się róż nakłada. Nie wiem. Ostatni krok, moi drodzy chłopaki i dziewczyny. Zrobimy brwi. Brwi czy rzęsy? Brwi. 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 Jakie? Żółte. Żółte. To wygląda jak złote, a nie jak żółte. Zaczniemy od środka. Ja zamykam oczy, bo się boję. Nie, nic nie będzie. W ogóle się nie kleje, ale okej. Musisz to palcem oba jednak nałożyć, wiesz, bo palcem to pięknie wyglądało, jak robiłam swoje oczy. Trzeba pędzlem, żeby było profesjonalnie, bo to nas zjedzie Maxi, że robimy brwi nie pędzelkiem. Mam nadzieję, że Maxi nas nie zjedzie, nie? Nie, co? Nie? Nam się spodoba. Maxi, pozdrawiamy. Zrób to z mężem. Jak można się w jedną noc nauczyć, naprawdę. Ale ja wolę gotować i robić śmieszne filmy w internecie. Nie, dokładnie wyglądam. Perfect. Naprawdę. Jak mi pasuje do włosów ten złoty. Tak. Naprawdę mi się podoba. Trochę ci poprawiłem. No, powiem wam, że Karolina zrobiła świetną robotę. Mam Galaxy brodę. Wow, w ogóle super wygląda, moi drodzy. Naprawdę, mi się bardzo to podoba. Masz, świetnie wyglądasz. Mhm. Okej, moi drodzy. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Na pewno wam się spodobał. Tak, dajcie łapeczkę w górę. Specjalnie dla was my tagujemy Bugi z Krzysiem. I Agę z Dominikiem. Czekam na 30 tysięcy łapek w górę i na tym kanale pojawi się jeszcze jeden taki śmieszny challenge. Pozdro! DG!
want that. I showed you the game.